Hej, z tej strony Son i wracamy do Wasteland 2. Musimy odnaleźć przywódca tych Archisonów. No, liczyłem, że będzie sobie na takim fajnym fotelu siedzieć, ale chyba nie. Okej, jest sporo miejsc, do których można wejść. Prawda, są to jakieś rudery, ale zawsze coś może w nich być przydatnego. A nie mówiłem, chociaż w tym wypadku nie są to żadne skarby. O, NPC nawet chodzą po budynkach. Nieźle. Dobra, tu mamy następną ruderę. Szczery John. Ktoś chciał jakąś konsolę. Ale do cholery nie pamiętam jaką. Na szczęście są tanie, więc biorę wszystkie. Okej. Coś tam w dzienniku się... Znajdźcie starożytną konsolę o nazwie CDI. Jest. No, nieźle. Raczej tu już więcej nic nie ma. Więc trzeba się zbierać do następnej rudery. O, nawet safe tu jest. Toster. Dwa safe'y. Pistolety maszynowe to dla niej. Zgadza się, że ona ma w pistoletach? Tak. A jakiej amunicji to używa? Pięć LB. Nie, kaliber 38. Aha, czyli z tego. Jeszcze coś w tym zamontuję. Lupa, dodatek, magazynek. Dobra. Chyba wszystko, co mam na taką broń. Dobra, trzymaj. Tego Thompson PP81. Co, nie dałem jej tej amunicji? Komuś tam dałem. Pani Menelowi. Cholera wie. Aha, on ma 35 amunicji w sobie, dobra. Spory magazynek. To wiele wyjaśnia. Okej, jedno otwarte, teraz drugie, który może być trochę gorzej. A to staranie naprawię. Ach.
Jeszcze mi bomba wybuchła. Mała apteczka kieszonkowa. Niech będzie kieszonkowa. Jeszcze ciężko ranny nie jest. No już ostatnia rudera w tej okolicy. Bolec. Za dużo to się od niego nie dowiedziałem. Bolec. Ciekawe przezwisko. A, tutaj jakaś większa rudera. Pewnie ich szefa. This ain't the time to bother me, Rangers. Casey. I really ain't in the mood to swap words with you, Rangers. My daughter Jessie should have been home by now. She's been sneaking off with that damn Topekan boy, and I just know he did something stupid. Might not be polite, but the sooner okay. But the sooner you're gone, the better. Jestem zdziwiony, że tak łatwo udało się go przekonać do zakończenia wojny. Chyba jest przeciążony. No. Ale to później się tym zajmę. Nic nadąża. Jeszcze trochę tam miejsca mu zostało. Nie ma tu przejścia dalej. W takim razie trzeba udać się tutaj i sprawdzić, dokąd prowadzi ta ścieżka. Może do jakiegoś głównego obozu tych złomiarzy. Długa wyprawa. Ładne kółko zrobili. Skrzynka, którą pominąłem. O mój Boże. Wyłącz tego wyjca. Pominąłem też jakąś dziurę do wykopania. Okej.
Można iść na pole minowe. Trzeba je wyminąć. Świetnie wam poszło. Duże sukcesy tutaj. Dobra, ominąłem. Racja, złomiarze kolejni. Nic specjalnego. Nie da się wejść na to podwyższenie żadne, szkoda. Pewnie będą się zaraz ukrywać wszędzie. Ach, jakoś to będzie. Dwa pudła. Kiepska seria. Przetestujmy nową broń. 98% na trafienie. I o to chodzi. Następna nowa spluwa. Ale amunicji to nie oszczędza. Dobra, zostało jeszcze chyba dwóch. Zgadza się. Ma większe szanse niż snajper. To jeszcze serio, niesamowita broń. Zgadzam się z Menelem, ja też bym postawił flachę. Dziwnie te osłony działają. Pudło. Ale ona trafi. Nawet wykończyła ich. Znaczy go. Przeszukajmy obóz. Atrybuty nic. Umiejętności za mało, żeby dać w karabiny snajperskie, a to właśnie chcę rozwinąć. Co to za pistolet? Czy coś dobrego? No, obrażenia ma większe. Okej, niech będzie. Luneta dodatek. A. Kastetu się nie da rozebrać. Szkoda. A co z tym pistoletem? Co tu pasuje? Dodatek luneta. Czy mam coś takiego? To jest luneta. Zwiększa trochę zasięg. To jest co innego, lupa. Dobra, zobaczmy co tu jest. Ok,
jakaś skrzyneczka. Łapki i zamki. Wspaniale. Zamek elektroniczny. To niech hakuje. A ty się tym zajmij. Aha, jeden też jest elektroniczny. Tak będzie łatwiej. Dalej przeciążony. Tam ma za dużo rzeczy. Ok, już jest w porządku. Co, nie udało ci się? Jestem zdziwiony. Co jest grane? Niby łatwy zamek, prawie 80%, a nie idzie. Tyle męczarni i dostałem spodnie, wow. Można się już wracać. Zaktualizowane. Kurczę, tyle tych zadań się zrobiło nagle. Okej. Szkoda, że nic tu nie jest oznaczone. Typu, gdzie mam oddać zadanie i tak dalej. Wszystkie trzeba szukać ręcznie. No i NPC-ów widzę tylko, gdy jestem przy nich. Trochę to upierdliwe. No ale chodźmy do tego wodza. Meeting hall. Czwarty poziom umiejętności Lizus. Przykład. Czwarty poziom umiejętności Lizus. On ma... który? Drugi. Mam za mało punktów. Więc niewiele mi to da. Teraz wracamy do Jessiego. Ok, oddamy poboczne zadanie z tą konsolą.
Otrzymam 100 złomu. No, za dużo za ten trud nie dał, ale trudno. Okej, tutaj u Holidaya możemy oddać te zapasy, które zabraliśmy złomiarzom. Procent zniżki. O kurde, niezłe zbroje. O, to co to jest? Karabinek laserowy. Z broni to raczej nic tutaj nie jest interesujące, ale te pancerze kuszą. I amunicja. Zapomniałem tego zaznaczyć. No, już trochę lepiej to wygląda. Bomba rurowa, dobra, to jest zdecydowanie zbędne. Amunicji na pewno nie będę sprzedawać. No tych magazynków tam masz za dużo. Na szczęście nie mogę sprzedać przedmiotów z zadania. Więc nie będzie sytuacji, gdzie sprzedam coś, co jest niezbędne. Okej. Kupię sobie dwa pancerze. I handel. Minus jeden szybkości w walce, a ten nie ma żadnych wad. Aha, on już ją miał. W sumie lepiej dać jej to. Chyba, że zrobię taką sztuczkę. Ona nie musi być tak szybka w walce. Natomiast ona i tak już prawie się nie może poruszać. Więc jej się to przyda. Okej, następnym razem widzimy się u Keiseya. Okej, jesteśmy u niego. Szósty poziom umiejętności cwaniak. Jasna cholera. No i teraz znowu jesteśmy wysłani do tego kaba coś. No i jesteśmy u niego. Zobaczymy, co powie na to ofertę.
Okej. Oh, Rangers. And may you speak with silver tongues. To się robi coraz dziwniejsze. Tutaj mamy tą Jessie, rozmawiajmy z nią. Chyba mogę już tutaj wejść i rozejrzeć. Skoro zabrali ten złoty gwóźdź. Ciekawe, czy mogę bezkarnie otwierać skrzynki. Okazuje się, że tak. No dobra, teraz znowu muszę biec do tamtego obozu. Zobaczymy się za dłuższą chwilę. Okej, sam przyszedł do nas. I'm sorry. There's still no deal. Even if it means Jesse has to die. After what I've done, I'm willing to lose my arm. Co jest z tym gwoździem? You tell Kekiba what I said. Deal or no deal? I knew that stubborn fool wouldn't bend. Well, we can't both have the spike. Don't blame yourself. Blame that terrorist, Casey James. Now step. A, będą walczyć ze sobą? Death to the Atchisons! Kill them in John Henry's name! Dużo to z nich nie zostało. To była masakra wręcz. Dlaczego tak bardzo chciał tego gwoździa? To jest pytanie. Jakieś szaleństwo. Dobra, wejdźmy tu i pogadajmy z nim jeszcze. Mam nadzieję, że nie zabił tej dziewczyny. Co jest, nie mogę tam wejść? Wygląda na to, że z obu stron zamknięte. I sejfy też. No, trudno, kradnę ich. Raczej się nie obrażą. Tam się nie obrazili, to czemu tutaj by mieli? Zbyt wiele to tutaj nie było. Dobra, otwieraj to. No bez jaj. Muszę biec na około, podczas gdy oni weszli tędy. To trochę nie fair, ale trudno. Ech. Gdzie są? Okej. Wszystko gra. Szkoda, że nie udało się ich nakłonić do pokoju. Teraz pociągi w ogóle nie będą w stanie jeździć. Chyba, że zdobili ten hamulec z ich zwłok. Nie ma jej, czyli ją zabili. Ach. Schrzaniłem to wszystko. No dobra, to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Hej.